Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy w końcu piątek, ten upragniony dzień wszystkich ludzi pracujących, chodzących do szkoły. No i przy okazji mamy podwójne szanse na legendy i epiki z Ancient Shardów, także będę dzisiaj otwierał moje szardy na obu kątach. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj mi wpadnie, że tutaj na koniec otwierania będę widział czerwoną kropkę. A poza tym, poza tymi podwójnymi szansami, tym, że mamy też 10x na Gregora, to tutaj postanowili nam dorzucić jako główną nagrodę Odyna. Także za zajęcie pierwszego miejsca w swojej grupie z 50 osób, czyli tutaj nawet nie 100, czy jedna osoba na 50 może zdobyć Odyna dodatkowo. Ale wiecie, jak to jest. To jest pierwsze miejsce w grupie, więc trzeba rywalizować z innymi. I często jest tak, że trafia się jakiś chociaż jeden kraken, ktoś, kto tych szardów ma mnóstwo i wyprzedzi całą resztę. Kiedyś jeszcze było tak, że można było trafić na słabą grupę i jakimś fuksem sobie zdobyć tą, mieć to pierwsze miejsce i zgarnąć czempiona, ale teraz już się przed tym zabezpieczają, bo jak widać, dodają limit punktowy, który trzeba wyrobić, żeby się zakwalifikować. Także tutaj trzeba zgarnąć 10 tysięcy punktów. To się pokrywa tak z najwyższą nagrodą po prawej stronie. No ale żeby tutaj 10 tysięcy punktów zdobyć, to trzeba mieć albo niewiarygodnie wielkie szczęście i trafić kilkanaście legend, albo mieć po prostu mnóstwo szardów. No i zazwyczaj jest to drugie. Także nawet jak ktoś jest graczem, który nie wydaje albo ma malutko tych szardów i nawet jak wygra grupę, ale nie dojdzie do tego miejsca, to niestety ten czempion się nie pokaże. Także no, niezbyt fajnie z ich strony. Nie, dobra, ale nie ma co marudzić. Ja sobie nie zawracam głowy. Tym Odynem ja raczej wątpię, żebym do tych 10 tysięcy doszedł. Znaczy już zobaczymy, może tutaj na każdą dziesiątkę wpadnie legenda i będę blisko. W każdym razie co, 155 szardów na tym koncie. No i otwieramy. Zobaczmy. Zobaczmy, jakie dzisiaj szczęście będzie, czy będzie dobre, czy niedobre. Na razie jest niedobrze. Nie, o, już myślałem, że zaczniemy od dyszki rarek, ale na koniec słaby, bo słaby, ale wpadł epik. Mam nadzieję, że to było to, co najgorsze dzisiaj. Tereska nie jest, to będzie kurczak. No i znowu tylko jeden epik. No, tym sposobem to będę bardzo daleko od tych 10 tysięcy punktów. Więcej epików chcę. O, trafił się na koniec Dirandil. Ej, czuję, że to będzie jeden z tych dni, po których nie będę zbyt zadowolony z otwierania. Okej, sala, znowu tylko jeden epik. Nie tak sobie wyobrażam otwieranie przy podwójnych szansach. O, tym razem znowu w ostatnim jestem uratowany, ale epiki wpadają fatalne i jest ich mało. O, jest legenda i jest to Roxxam. Ok, nowy champion, nie mam go tutaj. I jeszcze na koniec Haikatun. Będzie empowerment. Fajnie. Mam nową legendę, będzie ta czerwona kropka, nie jest to może jakiś super najlepszy champion, ale nie będę narzekał absolutnie, po tylu latach grania, trafianie nowych legend, to jest naprawdę duża rzadkość, więc biorę. A co on potrafi? Atakuje na A1, atakuje jednego przeciwnika i mamy tutaj 60% szans na to, że napełni swój turmiter o 10%, dodatkowo mamy 60% szans na to, że wrzuci Perfect Veil na siebie, na jedną turę, jeżeli ten atak jest krytyczny. No, jego moce tutaj są powiązane mocno z Perfect Veil. Zaraz to zobaczymy. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, napełnia swój turmiter o 50%. To jest bardzo fajne napełnienie turmiter. Mamy 100% szans na wrzucenie stanu na jednego przeciwnika, kiedy atakuje pod wpływem Veil albo Perfect Veil. A jeżeli nie ma na sobie, to wtedy wrzuca tylko Sleep. Także widzicie, dużo lepszy debuff jest, jeżeli ma na sobie Veil albo Perfect Veil. Jeżeli nie miał na sobie, to wtedy wrzuca na siebie Perfect Veil na dwie tury. A3. Kiedy jest pod wpływem Veil albo Perfect Veil,
atakuje wszystkich i mamy 100% szans na wrzucenie Decrease Defense i Weaken. Ok, na dwie tury chyba. Nie napisali tego. Obniża cooldowny, a cooldown Jungle Ambush, czyli tego A2, o dwie tury. A jeżeli nie jest pod wpływem Perfect Veil, to atakuje tylko jednego przeciwnika i wtedy wrzuca Decrease Defense i Weaken na dwie tury. Tutaj już napisali na tego jednego i umieszcza na sobie Perfect Veil. Także żeby z niego wyciągnąć pełną moc, to trzeba go łączyć z kimś, kto na niego wcześniej rzuci Veil albo Perfect Veil. I mamy pasyw. Umieszcza Block Debuffs, Strengthen na sobie na jedną turę i Continuous Heal na dwie tury, kiedy otrzymuje Veil albo Perfect Veil. I na koniec mamy aurę, zwiększa crit rate, ale tylko w Doom Tower o 23%. No jest to champion z potencjałem. Gdyby po prostu przestali się u niego bawić tym Veil, Perfect Veil, tylko po prostu tą lepszą wersję mu dali wszędzie, nie byłby championem jakimś wybitną legendą, super, ale byłby wtedy naprawdę fajny i przydatny. Dużo bardziej przydatny niż jest obecnie. Dobra, padła jedna legenda nowiutka. Także idziemy dalej, zobaczmy. Już nie jest tak źle, jak się spodziewałem, że będzie. Drugi Farsalas. O, nawet dwa epiki wpadły tym razem, także się rozpędzamy. O, coraz więcej wpada Tenacil. No, jest Visionary. Jeszcze chciałbym, żeby to były dobre epiki. Takie życzenie małe. O. No i niestety, trafiła się w końcu dyszka rarek. To nie było fajne. I teraz się trzeba odbić. Eothar. Giscard. Szału nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś legenda wpadnie. Na razie Uji, Vala i Relic Keeper. No przynajmniej trochę punktów padło. Frozen Banshee, ciągle dobry, bardzo dobry Poisoner i znowu dyszka rarek. Vogoth, o to jest bardzo dobry epik, najlepszy dzisiaj. Reaper, Chani, o! Killjoy. Tutaj było sporo punktów. Jurogen, no to nie jest najlepszy. Allure, bardzo fajny epik ciągle. Fajnie by było, jakby jeszcze jedną legendę dali. Chociaż jeszcze jedną jedyną. Taką Duchess. Miałbym wtedy Duchess plus 4. I ostatnia dyszka z samych rarek, ale jeszcze mam tutaj 5. I ciekawe, czy tam coś jeszcze się pojawi ciekawego. 4. Trzy. No chociaż epika, dajcie, żeby punktów więcej było. Jeszcze dwa ostatnie. I na koniec zobaczmy, co tam wpadnie. Oczywiście rarka. Kindleguard. Także jedna legenda, ale za to nowa. Także czerwona kropka tutaj jest w Lizardmenach. Także, okej, udało mi się skompletować wszystkie legendy Affinity, został mi tylko jeszcze Chagr i Sulfurion z tych Voidowych. Sulfuriona bardzo bym tutaj chętnie zobaczył. No i to jest jedyna kropka, także jestem na pierwszym miejscu, także mam ponad 7000 punktów, bo pamiętam, że tyle miał pierwszy. No ale do tych 7,5 nie doszedłem, minimalnie go wyprzedziłem. Okej. Także w tym momencie nawet jakby tak, na pewno jakiś tutaj jeszcze wiele osób, ile to zobaczmy, no. Okej, jeszcze 10 osób w ogóle nie otwierało shardów, ani troszkę. Więc nawet w tym momencie, jak miał to szczęście, że mamy słabą grupę i wygrywam, no to Odyna bym nie zgarnął. Aczkolwiek, jakbym w niedzielę wieczorem zobaczył, że ciągle jestem w czołówce, no to pewnie bym tutaj tych 10 tysięcy poszedł i Odyna bym nie przegapił, przynajmniej jak gdybym mógł o niego powalczyć. Dobra, pierwsze konto załatwione, teraz idziemy na drugie.
No i drugie konto, tutaj mam 131 shardów. No i może w końcu na tym koncie trafi się mi Duchess. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby wpadła Duchess, Rotos na przykład. Othorion, o nim zapomniałem. Tutaj byłbym naprawdę zadowolony, gdyby on się tutaj zawitał. 131 shardów, 131 okazji na trafienie legendy. Tutaj zaczynamy, widzę, z grubej rury 3 epiki już w pierwszej dziesiątce. Jeden nawet dobry, czyli Melga. Okej, Jork, Loquain. Okej, dobrze, niech mi tak nabija punktów. Im więcej punktów, to lepsze nagrody z turnieju. No i czekam na tą pierwszą legendę. Foris. Dirandil. Okej. O, Sinesha. No dawać mi więcej epików, dawać mi legendy. No i idziemy, widzę, w dół. Sytuacja się zaczyna normować. Już tylko jeden epik na dyszkę. O, Bone Keeper, Rearguard Sergeant. Wracamy. Dwa razy Bone Keeper. No to mi się podoba. 10 tysięcy punktów za taką, za 10 shardów. To mi się zdecydowanie podoba. Jeszcze tylko gdyby legendami posypali. Na razie mamy Jarla i Trumbora. Okej, chyba się szykuje dyszka. O nie, jest jednak Venomage. Okej, biorę Venomage. Dyszka uratowana. Tylko gdzie te legendy wszystkie? I no niestety. Same rarki tym razem. No i ciągle te rarki lecą. 20. Bez epika nawet. Czyli jest, no, jest Toragi. O, i to rozumiem. Wracamy do normalności. Trójeczka. Ale fajnie by było jakąś legendę z tych 131 wycisnąć, prawda? No dajcie mi legendę. Kolejny Loquain dzisiaj na tym koncie. Drugi Jarl. O, trójeczka wpadła. Zerknę sobie szybko na Mercy. Jak to tu. Oj, jestem bardzo daleko. 136, także nawet do Mercy nie dojdę, więc muszę liczyć na szczęście. Okej, kolejnych dwóch epików, ale złoto chcę widzieć. Nie będzie? No, nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło, żebym otworzył, żebym Ancient Shard otwierał i ani jedna legenda nie wpadła. No to mi się chyba jeszcze nie zdarzyło. Oczywiście przy takich ilościach, nie mówię jak tam. Kiedyś, jak tam jakieś, miałem ich naprawdę mało, ale przy 131, żeby nic nie wpadło na podwójnych szansach, bo to jest jakiś skandal. To jest jakiś skandal. Zobaczmy, ile punktów nabiłem. Nagrody te same. No, widzicie, no, tych epików troszkę wpadało, także punktów ma nawet więcej niż na koncie głównym, no ale ani jednej legendy. Ani jednej legendy. Jestem na drugim miejscu. No, tutaj póki co też. Nikt nie poszalał. Mam 1,9 tysięcy punktów. Zobaczmy, ile tutaj jeszcze nie pootwierało shardów żadnych. Tutaj też dyszka. 10 osób jeszcze nie otworzyło. No ale każdy z tych 10 to może być jakiś kraken, który rzuci zaraz 20 tysięcy punktów. No więc zobaczymy, poczekamy. Mam tutaj 6 tysięcy gemów, więc zawsze mogę sobie coś dokupić jeszcze. W razie czego, gdyby była okazja o tego Odyna powalczyć, a jest to naprawdę bardzo mocno bijący champion. Już miałem okazję się z nim spotkać na arenie i nie było to przyjemne spotkanie. Tyle wam powiem. Nie było to przyjemne spotkanie, także chętnie bym go miał tutaj na moim koncie. Dobra, takie moje otwieranie. Pierwsze konto, ok, trafiłem nową legendę. Drugie było mnóstwo epików, ale jeśli chodzi o legendy, to jedno.
wielkie, grube 0. Mam nadzieję, że u Was było zdecydowanie lepiej. Pochwalcie się w komentarzach, kogo trafiliście, a ja się już żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!